Antek, przeczytałam ostatnio i to jest oczywiście pewne, że jesteś dla Julki wsparciem i zawodowym, i prywatnym, ale że jesteś także jej coachem. Takie sformułowanie się pojawiło. Czy to faktycznie tak jest, że potrzebuje czasem motywacji i takiego dobrego słowa, że ma chwilę zwątpienia? Wydaje mi się, że osoba w tak młodym wieku, która gdzieś tam tak dużo na siebie wzięła różnych zadań, odpowiedzialność, spoczywa na niej za jakieś tam projekty. I to powoduje, że presja czasem gdzieś młodych ludzi niszczy w jakiś sposób. I trzeba pamiętać o tym, że jakby to wszystko to jest świat gdzieś tam wykreowany, w którym trzeba zachowywać zdrowy dystans do, jakby do świata i pamiętać, że jest się sobą i jakby trzeba pielęgnować siebie w tym świecie. I gdzieś tam staram się przypominać Julce, że prawdziwe życie też jest jakby fajne i bardzo ważne. Natomiast no ona świetnie sobie radzi w tych światach wirtualnych, wykreowanych. Tylko właśnie trzeba pamiętać, że ta granica często jest bardzo cienka i trzeba uważać. Dlatego no gdzieś tam nie powiedziałbym o sobie, że jestem coachem, no raczej po prostu jestem gdzieś tam bratnią duszą.